Jarzynki, zakończenie żniw i podziękowanie za plony. W rozległej terytorialnie gminie Purda co roku świętuje się je w innej miejscowości. Po wsiach Purda i Klewki przyszedł czas na butryny. Mieszkańcy nie ukrywają, że czekali na ten moment. Jest nam bardzo miło, że właśnie w tym roku możemy gościć tylu wspaniałych ludzi, tylu gości tutaj w naszej firmie Bartbo, tak? Jako nasz taki też bardzo pomagający w działalności naszego sołectwa. No i jesteśmy bardzo dumni z tego. Smakosze mogli tego dnia spróbować domowych ciast i chleba ze smalcem. Miłośnicy folkloru kupić rękodzieło. Więc chodź, pomaluj mi życie. Nie zabrakło tańca i muzyki. Zabawy najmłodszym nie popsuła nawet pogoda. Ciekawe, fajne miejsce, bo Bartbo, gdzie zazwyczaj to było jakieś szkolne boisko, teraz jest ogromny plac. Masa atrakcji przygotowanych i dla dużych, i dla małych. A naszym rolnikom podziękować trzeba, by w gminie, bo wiecie, nie zabrakło chleba. Poza zawodowymi muzykami sceną zawładnęły gospodynie z koła gospodyń wiejskich Szczęściary z samodzielnie napisanym na tę okazję utworem. Te tradycje tutaj na terenie naszej gminy są tworzone od niedawna, bo od 3 lat, jak ja pamiętam, w takiej formule, jaką zaproponowałem radnym i zabezpieczyliśmy środki, to tak jak wspomniałem, od 3 lat. Pięknie, czekamy tylko, żeby trochę się przyjaśniło i nie wątpię, że będzie ogrom ludzi i będą zadowoleni z przebiegu dożynek. Święto plonów nie mogło odbyć się bez tradycyjnych wieńców ze zboża i kwiatów. Ich wykonanie zajmowało żniwiarzom nawet kilka tygodni. Przygotowywań było troszkę, tak, bo wieniec pracochłonny w tym roku chyba najbardziej od tych 3 lat, ale było super. Z czego był robiony? Z czego był robiony? W tym roku postawiliśmy na zioła, więc to były różnego rodzaju, tak? Był i oregano, tak? I no, różnego typu zioła. I dzika róża piękna, czerwona w tym roku. W konkursie na najpiękniejszy dożynkowy wieniec trzecie miejsce przypadło wsi Szczęsne, drugie Butrynom, a pierwsze Giławom. Przede wszystkim chcieliśmy Bogu podziękować za plony, jakie nas obdarzył, że uchronił nas od wszelkich złych pogód. Tak, no wiadomo, w tym roku wiadomo, jak jest w naszym kraju, co się dzieje. Także no to jest typowo dziękczynny wieniec, tak, jak widać. Dziękujemy za chleb, za plony, jakie mogliśmy zebrać w tym roku. Święto plonów było też okazją do wręczenia corocznych aniołów Purdy, przyznawanych za bezinteresowną pomoc. Wójt gminy Piotr Płoski wyróżnił statuetkami między innymi strażaków z Butryn i Nowej Wsi, którzy pomagali w usuwaniu skutków nawałnic na Pomorzu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv